Usługa klienta Morphizer, czy mogę służyć? Tak, mam mały problem z jedną z waszych maszyn. Przykro mi to słyszeć, przepani. Czy widzi pani małe drzwiczki z boku maszyny? O. Świetnie. A teraz, czy widzi pani mały guzik tuż obok? Widzę. To wciskamy guziczek. Jesteśmy wolni! Okej, więc wcisnęłam guzik i wybiegły trzy małe ludziki. Co robić dalej? Tak, nareszcie będę mógł zacząć swoje badania. Widel, serdecznie ci dziękuję. Ty przez cały czas kupujesz mi jakieś prezenty i zawsze są trafione. A ja nie mogę odwdzięczyć się tym samym. Żelkomiś? Żelkomisiu, to ty! To jest mój piesek, Żelkomiś! Nie widziałem go, odkąd był szczeniaczkiem. Znalazłem go bardzo dawno temu, kiedy byłem mały. Zgubił się, więc jak porządny krasnoludek wziąłem go do domu. Przez jakiś czas karmiłem go w tajemnicy, ale znaleźli go rodzice, zabrali i tyle go widziałem. Nie mogłem zrozumieć dlaczego. Żelkomisiu! Żelkomisiu! Do tu szybko! Złap mnie za rękę! Do tu zaraz się rozbijemy! Dobrze, już dobrze! Raz, dwa, trzy! To cała sztuczka! Jeśli zjesz dostatecznie dużo, nie będziesz płacić za obiad! Dopiero! Się rozkręca! No. Zrobiło się różowiutko! Pamiętajcie, rąk nie używamy! Panie sędzio, karny! Kto tu zagwizdał? Maja zdążyła się już z nią zaprzyjaźnić. Maja. Raju też bym chciał tak umieć. Nasza szkoła jest nawiedzona! Stary, przysięgam, ujeżdżała mnie jak na rodeo i doszła mi na klacie. Ten wie, o czym ja mówię. Wow, doprawdy, wyjątkowy zapach. Niezła laska, co? Rama z tytanu, błyskawiczna taśma, ostre jak żyleta koła zębate, luksusowa przejażdżka na górę i nagle... BUM! Prosto do naszego kosza na ściółkę. To Złotko przemieli wszystko na tysiące tyci kawałeczków. I mam na myśli... wszystko. Pani kapitan, odbieramy pilną transmisję. Kobieta na Teksanii jest gotowa na coroczną cytologię. Przeciętna kobieta przychodzi na świat z 300 tysiącami jajeczek. Nieważne jak długo będziesz je myć, zawsze pozostaną na nich śladowe ilości kału. Przedstawię chronologiczną listę osób, które poszły do toalety na moich oczach. Eric L, Kevin B, Sasha S. Nie! Mój plecak, mój plecak, mój plecak! Andrew, nie, mój stary. Plecak, to mój plecak! Cóż to była za emocjonująca przygoda? Tak! Nikt nie kocha Mackenzie jak ja! Wszyscy inni to pseudofani! Tylko ja jestem prawdziwy! Ale ciepło i mokrutko! Pozwólcie, że je podpiszę! Hej, złaź ze mnie! Miała poczucie humoru, łagodny wzrok. Brzmi naprawdę słodko. No więc chciałem ją, no wiesz, posunąć od razu, z całej siły. Jak się wspiąłem, to aż mi łapy ślizgały się po podłodze. Jasne. Ale nie miała akurat cieczki, więc tak jakby ją rzuciłem. Naprawdę? A potem brat Jaya trafił ją w oko z procy i umarła. O mój Boże. Tak, człowieku. Prawdziwa więź to rzadkość, niczym białe gówno. Witajcie na ścieżce bólu! Chybiłaś! Chybiłaś! Hej! No to straciłem powietrze! Ja cię kręcę! Pora na żarełko! Machasz ręką i gotowe, widzicie? Nie wywołujmy kryzysu!